Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Monika Bilińska, założycielka koła podróży dla dorosłych turystów. Witam Cię, Moniko. Witam serdecznie. Zanim założyłaś koło podróży, to czym się zajmowałaś? Miałam swój gabinet kosmetyczny. Wcześniej w sumie za dużo rzeczy też, można powiedzieć, tak zawodowo nie robiłam. Wiele lat studiowałam, realizowałam się w aktorstwie, chodziłam do szkoły kosmetycznej też. I że tak powiem, w pewnym momencie ta szkoła kosmetyczna i wizaż, i wizyty w studiach fotograficznych, i spotkania z modelkami zaczęły bardziej mnie interesować niż aktorstwo, bo no też byłam troszeczkę wypalona tak, no, ludźmi. Czy byłaś wypalona zawodowo? Jeśli chodzi o kosmetologię, to w pewnym momencie tak. Jeżeli o gabinet kosmetyczny, który prowadziłam, to tak. Jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, to po prostu skłoniło mnie troszeczkę odejście od tego, ze względu na to, że wróciłam do moich rodzinnych stron, no i musiałam zostawić to jako taką część hobbystyczną, którą. No, jak w sumie każdy, jakby mi ktoś powiedział, że mam teraz to zrobić, to z wielką chęcią raz na jakiś czas wyżyłabym się tak artystycznie, wizażowo. A w którym roku założyłaś koło podróży? W sumie działa to od tego roku już oficjalnie. Długi czas myślałam też o nazwie, bo może zacznę też od tego, jak to powstało wszystko. Zazwyczaj mówię tą historię na każdych spotkaniach, gdzie widzę się z jakimiś znajomymi, czy z klientami, czy podczas przedstawiania się. No to było tak, że bardzo chciałam jechać na Maderę. I no wiadomo, jechanie tam jeszcze, kiedy to nie był czas taki jak teraz, że Madera jest bardzo popularna i jest to wszystko bardzo łatwo dostępne. No właśnie, zamarzyła mi się ta Madera, no ale wiadomo, koszty wynajmu auta, hoteli, paliwa na dwie osoby były bardzo wysokie. Więc wyszło jakoś, że znaleźliśmy lot za 400 zł w dwie strony na Maderę z Berlina. No i tak zaczęliśmy pisać po znajomych naszych, czy chcecie z nami jechać. No i nagle wyszło, że zamiast 5 osób zapisało się siedem. Siedem osób kupiło bilety. No to takie, no dobra, no to weźmiemy drugie auto, zrobimy wyjazd na 10 osób, i żeby znowu rozłożyć te koszta. No i znowu szukaliśmy kolejnych tych osób. No i nagle wyszło, że kupiło 12 osób te bilety. No i to był taki moment, że zaczęliśmy już to bardziej kontrolować. Przez dłuższą chwilę też nie mieliśmy żadnych osób takich, już wyczerpali nam się wszyscy znajomi znajomych, no bo w końcu jadą z nami. No a potrzebowaliśmy jeszcze tych 3 osób do samochodu. Stąd wtedy ja znalazłam na Facebooku grupę taką właśnie dla singli i tam wrzuciłam ogłoszenie. Wyszło, że ludzie wręcz bili się o te miejsca i chcieli bardzo jechać na ten wyjazd. Więc udało nam się bardzo szybko znaleźć tą ekipę. I ten wyjazd naprawdę był bardzo fajny. Jeszcze może dodam, że jak już uzbierała się ta grupa i już tak nagle do mnie doszło, że o kurna, tam będzie nas 15, dużo. I wtedy nie miałam ani żadnego doświadczenia w tym, co robię. No nic totalnie, miałam tylko plan, który dostałam od znajomego, jak poprowadzić, co jakieś najważniejsze punkty, jak zwiedzić. No mieliśmy powynajmowane to, ale no nie miałam zielonego pojęcia, jak takimi ludźmi się obchodzić. No i wtedy zdecydowałam, że zapiszę się po prostu na kurs pilota wycieczek. Tak mówię,
po prostu, żeby uzupełnić wiedzę, żeby się dowiedzieć co i jak. No i dzięki temu tak jakoś poszło. Wyjazd się bardzo udał. No i potem już ludzie pytali po prostu, kiedy kolejny wyjazd i że też chcieliby jechać. No i tak poszło, więc już 3 lata, że tak powiem, z ludźmi z internetów jeżdżę. Czytałam, że nie zabieracie dzieci. Możesz powiedzieć dlaczego? No, 95% osób to są typowo single. Ja też nie mam dzieci. I też jeden z powodów, nawet jak rozmawiam z uczestnikami dotyczącego, czemu wybrali się na wyjazd ze mną, no to był argument, no bo wszyscy znajomi mają już rodziny, dzieci i oni są zazwyczaj tacy sami. I wiadomo, dzieci kochamy własne, ale cudze już niekoniecznie. Więc to jest też tak, że no, ci uczestnicy też nie chcą przebywać wśród tych dzieci. No wiadomo, program wtedy też wymaga tego, że no nie wiem, jakieś dziecko się źle poczuje, czy ma choroby lokomocyjne. No, jak to z dziećmi po prostu? Tempo musi być dostosowane pod nie. I tak naprawdę przy tych, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo ja też zaznaczę, że nie mam dzieci, ale wydaje mi się, że wtedy te wyjazdy są bardziej dostosowywane pod potrzeby dziecka niż pod potrzeby dorosłego. A tutaj jednak chciałabym, żeby ci ludzie jechali na te wakacje, jechali w tą podróż i oni się realizowali podczas tego wyjazdu, a nie martwili się, że nie wiem, dziecko Kowalskiego, nie wiem, źle się czuje i my musimy gdzieś przystanąć, czy nie wiem, krzyczy, czy płacze całą trasę, bo, no, bo chcemy po prostu się zrelaksować, chcemy też no, po prostu poszaleć i sami być czasem dziećmi, bo no, to jest takie. Czasem to się śmieje jak takie kolonie, że sobie po prostu jesteśmy starszymi dziećmi i też chcemy sobie przypomnieć, jak to było fajnie, jak się było młodym i wolnym i no. Każdym z nas jest dziecko. Tak, i podczas takich wyjazdów po prostu też nie ma tych ograniczeń typu, bo dzieci patrzą. O, to jest takie bardziej, czy nie wiem, czy nawet rzucić jakieś. Ktoś chce rzucić jakieś przekleństwo. No bądźmy szczerzy, na takich wyjazdach też jest alkohol, więc no jednak, no bądźmy szczerzy, na każdych wyjazdach Tak. jesteśmy typowymi Polakami, no i jednak kultura picia alkoholu, no jest w nas. Ja nie mówię, że te wyjazdy typowo skupiają się na tym, ale no jednak te dzieci też są takim ogranicznikiem, że trzeba by było jednak albo nie pić, albo no jednak, no żeby te dzieci tego nie widziały. Ja bym na przykład nie chciała, żeby, nie wiem, 3-latek uczestniczył w jakiejś takiej większej imprezie. Stąd też ta decyzja, że te dzieci nie. Jeżeli faktycznie są rodzice, którzy chcą wziąć takie w miarę kumate nastolatki, i biorą je pod swoją opieką, ale ja wiem, że te dzieci, no to już są prawie dorośli są. Tam 16-latkowie, to już no tacy prawie dorośli, no Tak. to ja też nie mam nic przeciwko, no bo ja wiem, że taki 16-17-latek jest w stanie nadążyć za ekipą, no i on nie. No nawet jak coś tam się rzuci trochę mięsem, czy tak nazwijmy to, to nie będzie to wpływało jakoś bardzo na to dziecko. No bo no, nie kształtujemy go, tylko on Taki zdobywa to nastolatek doświadczenie. więcej wie niż dorośli. No dokładnie, a no jednak przy 3-latku, 4-latku, no to ja sama miałabym opór, że taki miałabym bardziej, że jeszcze bardziej muszę być na czujce. A tutaj jednak są momenty też, że można sobie na jakąś spontaniczność pozwolić. Zdarzyło ci się odmówić jednej osobie. Możesz powiedzieć dlaczego? Podczas rozmowy, kiedy ja nawet już, bo to był pan, już mu mówiłam. Wyczuwałaś już, Tak, że już nie by. wyczuwałam, że jest coś z nim nie halo. Ten pan też pisał do moich, nazwijmy już znajomych na temat mnie.
I ja po prostu czułam, że ta osoba będzie dla nas problemem. Nie tylko dla mnie, ale też dla innych uczestników. To nie był zły człowiek. Tylko po prostu takie miałam wrażenie, taki dorosły dzieciak. O, że typu, że wszystko trzeba byłoby przy nim robić, mówić mu każdy krok po kolei. Typu, idź tu, zostań tu. Raczej. Musimy też sprostować, że no, oczywiście ludzie oczekują tego, że ja im powiem idźcie tu, zróbcie tu, ale ja na przykład wyczuwałam, że to będzie na zasadzie, że uczestnicy będą musieli się też nim zajmować w pokoju, czy po prostu go niańczyć w momencie, kiedy ja nie będę miała na to czasu, bo podczas wyjazdu też muszę zająć się logistyką. W międzyczasie, jak zmieniamy miejsca, no to ja muszę na przykład z kolejnymi osobami rozmawiać, muszę coś ustalać, a czasem wychodzi coś totalnie na spontanie i ja muszę po prostu też to zorganizować. Plus dodatkowo, no wiadomo, mam grupę i chcę ją integrować, więc jeżeli doszłaby do mnie jeszcze osoba, którą ja muszę się jeszcze specjalnie dodatkowo opiekować, plus uczestnicy, no to no myślę, że byliby oni już po paru dniach zirytowani taką osobą. Byłoby to męczące po prostu. Dlaczego innym sugerowałeś, że to nie jest podróż dla nich? Na przykład miałam raz sytuację, że pani chciała jechać ze mną do Gruzji. Ale napisała, że ma operację kolana i ona chodzić nie może w ogóle, że może zrobić maks tam 3-4 kilometry i że jest to dla niej ciężkie w ogóle chodzenie. Według mnie, dla mnie, no, żeby zobaczyć akurat w tym przypadku Gruzję w najlepszym wydaniu, jakim się da, no trzeba gdzieś dojść. Trzeba pokonać jakiś dystans, trzeba przejść. No, ogólnie na takich wyjazdach ze mną robi się około 20 tysięcy kroków wzwyż. Więc no jest, też wymagają one chociaż minimalnej kondycji, bo no, jesteśmy w stanie to zrobić, jak jesteśmy zdrowymi fizycznie ludźmi. Ale ta pani po prostu powiedziała, że ona jest no, chora i no, ma chore kolana. I to był taki moment, że ja jej też zasugerowałam, że może lepiej niech pani w tym roku po prostu wyzdrowieje, pojedzie sobie nad morze, Do sanatorium. tak, do sanatorium, żeby pani po prostu wyzdrowiała. No bo uważam, że straci pani, no że tak powiem, cały urok tego wyjazdu, nie będąc się mieć jak ruszyć. Ale Bo co no. to za pomysł? Kobieta ma kolana chore i chce jechać do Gruzji. No, potem dostałam odzew zwrotny od tej pani, akurat mi powiedziała, że ja tak nie powinnam, że powinnam ją zachęcać do wyjazdu. No, ale no, z drugiej strony, no, mogłaby zostawać, ale nie wiem, jakie byłyby tego skutki, czy byłaby jednak zadowolona z tego wyjazdu, czy nie. Są też osoby, które typowo piszą na przykład, że oni chcieliby poleżeć albo piszą na przykład, że szukałem swojej drugiej połówki. No to wtedy to nie jest takie na zasadzie, że mówię im, że nie jedź, bo szukasz drugiej połówki, tylko bardziej daję im do zrozumienia, że nastawianie się na to, że nie wiem, pojadę na jeden wyjazd i spotkam miłość swojego życia, to może go to spotkać z wielkim rozczarowaniem. No bo wiadomo, jeżeli sobie coś założymy i jedziemy na taki wyjazd, gdzie on nie jest napisany, poznasz miłość swojego życia, tylko przeżyjesz przygodę życia, no i on wraca bez tej miłości życia, no to no wraca się wtedy jakim? No rozczarowanym, rozgoryczonym. No i zazwyczaj takie osoby zdesperowane, no to widać gołym okiem, że są zdesperowane i no i nie jest to komfortowe dla osób trzecich, które są na siłę, nazwijmy to, podrywane, gdzie no ani nie iskrzy, ani w ogóle
No to, że ktoś, nie wiem, spojrzą sobie przez przypadek w oczy i już facet sobie, czy tam kobieta już jakiś ma wizję ślubu, bo tylko cukier powiedzmy podał, nie? Więc to też no takie, że tak powiem, jak ktoś na siłę szuka jakiejś miłości, to bardzo, to widać to od razu. I to jest bardzo odpychające. Już ktoś mi sugerował podczas rozmowy, że on może znajdzie swoją drugą połówkę, to już podczas rozmowy mówiłam, że nie ma co się nastawiać, że ma sobie podarować, nie wiem, baw się dobrze, ale no nie szukaj po prostu, bo to samo pyknie. Jak ma być odpowiedni moment i odpowiednia godzina, to pyknie. A czytałam, że pożałowałeś, że wzięłaś młodego, smutnego człowieka. Możesz powiedzieć dlaczego? Po prostu był niemiły i niekulturalny, no był niekulturalny w tym wszystkim. Czasem są takie charaktery mniej słabe, są takie słabsze charaktery, gdzie taka prawda, że uczestnicy sami w pewnym momencie na przykład wstają i mówią, że ja chcę się dobrze bawić na urlopie, jak ci się nie podoba, to zostaw to dla siebie. I po prostu taka osoba jest pacyfikowana od razu. Nie miałam zbyt dużego wtedy doświadczenia. Nie umiałam wtedy też być aż tak bardzo stanowcza i nie miałam jakiejś takiej siły przebicia. Teraz oczywiście zrobiłabym to 10 razy inaczej i w ogóle zupełnie inaczej pokierowałabym to, ale nie uważam tego za złe doświadczenie, choć myślę, że wiele osób by zrezygnowało z tego, co robi. W tym momencie, w tej sytuacji, w której ja wtedy byłam, a mi wręcz przeciwnie, u mnie było tak, że ja wyciągnęłam mnóstwo z tego takich pozytywnych wniosków, takich tak, no dosłownie jakbym w szkole była i lekcje przeszła, nie? Potem też rozmawiałam z osobami, które się tym zajmują, też są pilotami, opowiedziałam im tą sytuację i oni też wtedy mi powiedzieli, że no, ja nie byłam w stanie inaczej postąpić, że zrobiłam wszystko jak najlepiej tylko potrafiłam i no to już po prostu jest tej osoby wina, nazwijmy to, że jest taka, a nie inna. Więc no bywają takie osoby, każdy jest inny, co ja mogę na to powiedzieć. Jak twoim zdaniem Polacy wypadają na tle innych narodów? Zadziwię cię, ale ja uważam, że my jesteśmy bardzo fajnym narodem. Jeżeli jesteśmy w podróży, to przede wszystkim dbamy o czystość, co po prostu uwielbiam w nas. Jesteśmy mili, sympatyczni, uśmiechamy się. Wiadomo, zdarzają się jakieś Janusze, ale że tak powiem. Jest ich mało, ale jesteśmy bardzo otwarci na takie nowe doświadczenia, jesteśmy otwarci na kuchnię, lubimy próbować. Na przykład nie jesteśmy tak jak, nie wiem, kultura indyjska, że nie wiem, jadą za granicę, ale i tak muszą mieć swoje jedzenie. Ogólnie też jesteśmy dobrze odbierani przez ludzi z zagranicy. Jak tak rozmawiam czasem, to no, oni bardzo lubią, jak Polacy przyjeżdżają. Wiadomo, czasem się żulimy i chcemy wszystko mieć jak najtaniej, no ale jesteśmy tacy dosyć ugodowi. Czy jako dziecko podróżowałaś z rodzicami? Tak, praktycznie całą Polskę przejechałam z rodzicami, więc tych podróży, no wiadomo, w wakacje podróżowaliśmy. Piszesz na swoim profilu na Facebooku, że na Maderze jest wieczna wiosna. Dlaczego? No, jest ułożona, usytuowana w takim miejscu. No i klimat jest też taki, że no, tam panują temperatury przez cały rok, tak od 12 do 18, do 20 paru stopni. Jak wiadomo, pada cały czas, no to potrafi być 12 stopni, ale no, sięgają maks do 32 stopni w wysokim sezonie. Więc no, tam zimy nie ma.
Tam no po prostu jest tak jak nazwa wskazuje, wieczna wiosna. Maderę darzysz ogromnym sentymentem, ponieważ to tutaj zaczęło się Twoje podróżowanie. Możesz powiedzieć dlaczego? No, tak jak wspominałam Ci na początku, to był pierwszy wyjazd, który zrobiłam, nie? To właśnie był na Maderę, gdzie tam zaczynaliśmy. No, w sumie miałam pojechać tylko z mężem, a potem wyszło, że pojechaliśmy w 15 osób. Stąd, no, też taki sentyment, zawsze jak tam wracam, to też wspominam sobie pierwszą grupę, jak to było na tym wyjeździe. Więc no taki mile spędzony czas i no taki fajny początek. A powiedz też o basenach lawowych, najstarszym lesie na świecie i kolorowych domkach na Maderze. Baseny lawowe. No one są, że tak powiem, takimi basenami zrobionymi w naturalny sposób, podczas kiedy wychodziła lawa, to tak formowały się właśnie te baseny i tam wpływa woda z oceanu. To nie jest żadna podgrzewana woda, to po prostu jest taka fale, które wpływają do tego basenu. Tam można się kąpać. Na Maderze są dwa miejsca, powiedzmy, po miasteczku, bo w Seksalu i w Porto Moniz to są dwa miejsca, gdzie występują te baseny lawowe. I tam no, ta woda jest o parę stopni cieplejsza niż ocean. W tym Porto Moniz jest to bardziej skomercjalizowane. W Seksalu no, jest to takie bardziej ustronne miejsce, ale jest ono, można po prostu się tam przebrać. W tym Seksalu jest przebieralnia, jest prysznic, można tam normalnie się ogarnąć, żeby skorzystać z tej atrakcji. No i jest tam mniej ludzi. Jeśli chodzi o. Tam mówiłaś, o czym jeszcze mam O powiedzieć? najstarszym lesie na świecie. A, najstarszy las na świecie. W sumie najstarszy las na świecie dla mnie ma mega śmieszną historię, ponieważ ile razy byłam na Maderze, to zawsze była przepiękna pogoda. A krążyły plotki, że ponoć jest on mglistym lasem. I no, śmieję się, że zawsze jak jechałam nawet na ten mglisty las, to wokół były gradobicia, chmury, bo trzeba zaznaczyć, że jadąc po Maderze w dużej ilości czasu jedzie się, można powiedzieć, na wysokości chmur. Więc no ja już się cieszyłam, że wow, super, w końcu zobaczę te chmury, w końcu zobaczę ten mglisty las i deszcz leje, nie wiadomo, koniec świata. No i zajeżdżam do mglistego lasu, a tam mgły znowu nie ma i pięknie świeci słońce i śmiałam się, że Putin puszcza swoje samoloty i specjalnie na mój pobyt rozprasza jony srebra, żebym po prostu tego nie zobaczyła. Udało mi się zobaczyć ostatnio właśnie mglisty las w pełnej okazałości, ale wtedy to było tak, że ja już nie miałam parcia, że ja chcę zobaczyć ten mglisty las, w sensie, że zobaczyć go, że jest we mgle, tylko po prostu było tak, że już jechałam z ekipą i mówiłam, że mają się nie nastawiać, że będzie mgła, bo ja zawsze jak ja tam jeżdżę, to tej mgły nie ma. No i bez takich w ogóle żadnych oczekiwań, bez niczego, no nagle patrzę, tam mgła jest. Więc udało się. No co, mglisty las jest po prostu lasem pierwotnym. On pamięta jeszcze czasy dinozaurów. Jest to las wawrzynowy, więc jest on usytuowany tak przy jedynym płaskowyżu. Stąd płaskowyż. No tam zazwyczaj te chmury mają też lepsze przejście. I stąd często można trafić na tą mgłę, nie tak jak może ja nie miałam szczęścia. No ale on tam bardzo, ta mgła te chmury bardzo tam sprawnie przechodzą. Co jeszcze mogę powiedzieć o mglistym lesie, no, że jak nawet mgły nie ma, to jest bardzo fajne miejsce do piknikowania.
I nie zdradzę wam, kiedy warto jechać, żeby zobaczyć tę mgłę, bo Dlaczego? próbowałam. No bo próbowałam we wszystkich godzinach i patrzyłam, jak gleba, w sensie patrzyłam w aplikacjach temperatury, bo wiadomo, żeby tę mgłę wywołać, czyli temperaturę mgły, w sensie, o Jezu, temperaturę podłoża sprawdzałam, żeby ta mgła jakoś wychodziła, sprawdzałam na aplikacjach, na różnych rzeczach, no i niestety mi nie wychodziło, więc... To jest po prostu fakt. W momencie, kiedy zostaje tam ta chmura, albo nachodzi tam ta chmura, wtedy jest ta mgła. Więc to taki ryzyk fizyk, czy się uda, czy się nie uda ją spotkać. Co do domków w Santanie, tych słynnych, no to one są po prostu pierwotnymi domkami, w których mieszkali mieszkańcy Madery. One są takie charakterystyczne, bo mają takie spiczaste daszki wypełnione słomą. No i tam typowo mieszkali rolnicy. Akurat Santana jest miejscem takim bardziej nastawionym na rolnictwo. Stąd większość tych domków jeszcze zachowała się. Niektórzy nawet odrestaurowali u siebie jakiś stary domek i na przykład zapraszają tam turystów. Chociaż no, trzeba umieć trafić. Jest specjalny też plac, który jest zrobiony typowo pod turystów i można tam w tych domkach na przykład kupić kwiatki, czy napić się ponczy, czyli takiego ich regionalnego przysmaku alkoholowego, czy kupić jakieś po prostu pamiąteczki. No i są też takie stare, takie jeszcze te domki, które normalnie ludzie użytkują, lokalni ludzie użytkują i tam na przykład mają jakieś, nie wiem, swoje narzędzia do pracy. O, tak. Ale one już wtedy nie są takie typowo, jak zajeżdża turysta i widzi strzechę i czerwono-biały budynek, tylko one już są takie trochę smutniejsze. A pierwsza twoja podróż w życiu? Ojeju. Myślę, że z rodzicami byłam chyba w Gdańsku. Bo miałam z 8 lat. Może chyba tak. Myślę, że takie pierwsze wakacje. A możesz powiedzieć, jakie kraje odwiedziłaś? Większość tutaj naszych państw ościankowych. Czyli Litwę, akurat Ukrainy nie miałam, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania, Bułgaria, w Turcji byliśmy, w Maroko, Szwajcaria. Monika, przerwę ci. W Szwajcarii, w górach byłaś? Tak, w tym roku akurat byłam jako pilot wycieczki Jak było? firmy, że tak powiem, konkurencyjnej, ale byliśmy bardziej na wyjeździe narciarskim. To nie było takie typowo zwiedzanie. Ogólnie mam w planach w następnym roku zrobić typowo taki wyjazd trekkingowy po Szwajcarii. Właśnie, że pakujemy busa i jedziemy pod namioty. Ale no, szwajcarskie Alpy są takie. No, są wyjątkowe. Jak tak miałam szansę zobaczyć trochę tych Alp, no bo we Francji też jeździłam na nartach w Alpach czy w Austrii, no to one były takie inne, takie no, ładne. Nie umiem tego powiedzieć, bo każde góry są przepiękne, ale no, zrobiły na mnie wrażenie, mimo że już tych Alp trochę zwiedziłam, nie? A poza Europą byłaś? Oczywiście, że byłam. Może powiem tak w Ameryce? skrócie, zwiedziłam aktualnie 38 krajów. W tamtym roku byliśmy w Ameryce, w tym roku też kontynuujemy naszą podróż do Stanów. Byliśmy na Dzikim Zachodzie. Możesz powiedzieć, jak tam było na tym dzikim zachodzie? No, ogólnie Stany to jest troszeczkę taki inny mental.
to jest też taka przygoda, że tak powiem, jedni się mogą zachłysnąć, inni przerazić. Czy zachłysłaś się, czy przeraziłaś Nie, nie się? zachłysłam się. Bardziej było takie, że nie wiem, czy chciałabym w ogóle żyć w Stanach. Może powiem też tak. Każda moja podróż po świecie jest taka, że za każdym razem przychodzi mi wniosek, że jednak w Polsce nie mamy aż tak źle, jak wszyscy mówimy. Bo dużo tego już widziałam. Znaczy nie mówię, że aż bardzo dużo, bo są osoby bardziej doświadczone podróżniczo niż ja. Ale zazwyczaj jest po każdej podróży taka, mam taką refleksję, że no w tej Polsce tak źle, że dobrze mamy, mimo że narzekamy, bo to jest po prostu nasza taka no, narodowa, no mamy to wpojone we krwi narzekanie, ale no mamy dobrze, no, doceniamy, mimo że ta służba zdrowia nie jest jakaś super, ale mamy ją za darmo i kiedy nie wiem, potrąci nas samochód, to nie prosimy nagle kogoś, żeby nie wzywał tej karetki, bo nas na nią nie stać, tylko po prostu ktoś nas zabiera i nas leczy. I nie musimy się martwić, będąc operowani, czym to zapłacę, albo że nasze dzieci mają prawo do nauki i możemy chodzić do tej szkoły i się uczyć, a nie, że jak nas na to nie stać, to po prostu muszą pracować te dzieci. Mówisz o Albo dzieciach z Afryki? nie, nieprawda. Nawet w Brazylii jest edukacja na bardzo niskim poziomie i tylko osoby zamożne mogą sobie pozwolić na jakąś naukę, no taką lepszą, niepodstawową. No mamy też to szczęście, że po prostu jest bezpiecznie, że możesz wyjąć telefon i nawet zadzwonić przez niego, a nie, że ktoś zaraz ci przystawi lufę i powie, oddawaj telefon. No jest dużo takich, no przede wszystkim też jesteśmy, nazwijmy to jakkolwiek, ale trochę tej wolności też mamy takiej, no że jednak możemy wyrazić swoje zdanie, a nie, że jak wyrazimy swoje zdanie, to nie wiem, nagle wylądujemy w więzieniu albo mamy karę śmierci, bo powiedzieliśmy coś niezgodnego z jakąś religią, czy z prawem, czy z obowiązującym w danym kraju, bo za niektóre na przykład słowa czy czyny no, można umrzeć, a my mamy tą możliwość, że jednak możemy że konsekwencja wypowiedzianych przez nas słów to tylko powiedzmy jakiś mandat, kara grzywny albo sprawa w sądzie, a nie, że tracimy przy tym życie, nie? A co byś chciała na koniec dodać? Przede wszystkim, że żeby coś osiągnąć, to trzeba się odważyć, bo I dużo pracować. czyli czasem są rzeczy, że trzeba do tego, trzeba pracować, ale myślę, że ten pierwszy krok, no bo, że tak powiem, to co ja zrobiłam, też dostaję mnóstwo informacji, że no, no że tak jakbym wyszła z Matrixa, no bo ludzie pracują od 8 do 16, mają od 10 do 10 wypłatę i no jakoś sobie powoli żyją, a ja tak, że tak powiem, może tak, o, ludzie mi mówią, że wyszłam z Matrixa i na zasadzie, że podróżuję, spędzam z tymi ludźmi czas i mało mam takich ograniczeń. No ale to wiąże się też z tym, że jednak postawiłam wszystko na jedną kartę i odważyłam się. No i też często na przykład słyszę, że ludzie mówią, że tam na przykład czegoś mi zazdroszczą, no i ja im na przykład mówię, no ale to zrób to. Nie, ja nie mogę. Ale dlaczego nie możesz? No bo, nie wiem, w pracy mnie zabiją, czy to no nie wiem, no coś nie. No i taka prawda, że to nie, to jest tylko w naszych głowach. I że jak się to nie zniweluje, to się może dużo fajnych rzeczy wydarzyć. Dziękuję Ci, Moniko, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję.